Cześć, cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dawno mnie nie było, ale zaczyna się sezon ciepła, więc myślę, że co nieco z nami powędrujecie, czyli Dream Team zaprasza do wspólnych wędrówek. Taki wstęp, początek. Odezwę się do Was już z trasy. I możecie teraz zatrzymać i zgadywać, gdzie jedziemy. Są to okolice około 60 km. Łaseczek i zobaczcie na mapie. No, taka ciekawostka. Oczywiście wszystko Wam pokażemy i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Przez krzaczory słabo widać. Mamy klasztor lutomierski. Może będzie. Ale nie, nie, to nie jest nasz punkt docelowy. O, to ja zwolnię. Proszę bardzo. Misterka przeszkadza. Jak ładnie. Coś. Dosyć fajny kompleks. O, jeziorek. Sprawa się wyjaśnia. Jesteśmy w Łęczycy. Witają nas nawet. Witaczki. Witaczki mamy. Będziemy sobie patrzeć, co jest, no. Co się dzieje. Królowa. I zamek. I mamy, słuchajcie, piękny najazd. Tu się zieleni, tam się żółci. Zdjęcia trzeba porobić. Zamek Łęczycki w bok. Czyli hop, do góry nogami i 15. No i zaraz będę miała zdjęcie, poczekajcie. Mam Dorotę. Mam diabła Borutę z Łęczycy. Boruta. Super. Zobaczymy, co się będzie działo. I wychodzimy na dziedziniec. Tu były turnieje rycerskie. Nieduże, ale ładny zamek. Wszędzie pełno diabełków. Tutaj mamy ławeczkę z jednym takim. Zawsze lubiłam te takie drewniane schody, schódki. No i voilà. Jak zwykle na schody trzeba wejść. Nie ma, że boli. Dorota będzie robiła zdjęcie z dołu, czy jakoś tak. O, jest. Na księżniczką na wieży. Trzeba jeszcze wydybać dyby. Jak nas gołębie nie zabiją. Szanowni panowie, tak. Chcą jeszcze też iść w dyby, może będzie fajny widok. Zrobiamy kolegę, który miał być zakłóty w dyby. Kiedy no właśnie. Taką fantazję, ale... Tak.
tak po prostu stoi zameczek. No tak jest. Tutaj jeszcze nie byłam, w sensie o, tu. Bo jak były wtedy te walki rycerskie, to tak wszystko było jakoś przeorganizowane i tak jakby ciasno było. A teraz po Łęczycy sobie pochodzimy. Zmierzamy w kierunku, nie wiem, placu centralnego, ryneczku chyba. Przynajmniej tak to się u nas nazywa, ale w bardzo fajną uliczką. Mam nadzieję, że na mnie ściągną auto spod Biedronki. Jakby coś, to mamy znajomych po łodziach, będziemy dzwonić. Zabierz ta nas. No ja też nie wiem. Szalone. Mhm. Ratusz. My nie mamy ratusza w wosku. A tu jest i puściutko, i ludzi nie ma. Jezu, jak fajnie. O. No Łęczyca jest ładna. Krótka. Ratusz i tutaj trochę z górki, tam jakaś budowla. A my będziemy próbowały wyczaić knajpkę tam, gdzieś była. Było takie dobre jedzonko. Zobaczymy, czy jeszcze jest. Panorama Łęczycu. Proszę bardzo. Tarararara. Hotelik. A my idziemy tam do tego żółtego. Co tam? Do knajpki. Tam było dobre jedzonko. Z uliczki i wchodzimy sobie do parku. Jest ładna wyjściówka, ciepło, trochę w cieniu posiedziałam i mi ręce zmarzły. Mostek. I proszę bardzo, drzewa zaiste do fotografowania. I dębo wielkie. Piękny parczek. Ja idę zrobić sobie zdjęcie. Słuchajcie, jesteśmy na środku pola, bo tam powinien być tłum. Tutaj mamy skansen. I próbujemy, zobaczymy, czy można się do niego dostać. Czynne kiedy? Poskansujemy sobie różne ważne rzeczy. Nice. Maleńki skansen. Ale to nic. Ty byłaś kiedyś w Dzydze, nie? W Dzydze? Mhm. Nie, to był kto inny. W Dzydze Kiszewskie. No to nie ja. Tam jest piękny skansen. No i co? Nic, tylko stare filmy kręcić. Dorota. Oj, proszę, motocyklem. Znaczy motorynką. Też fajnie. Luksusowo? Dobra, teraz będziemy mieć ciemno, jasno. Piekło? Zapewne. Jakie są to łopatki? Piec chlebowy. Tak. W takich piecach chlebowych zawsze babcie. Kwaśnica. Czekaj. O. Jakbym tu mieszkała. Tak mówię. Dobrze, oprowadzaj, bo tutaj widzowie, wiesz, vlogujemy. Cały czas. Marijka jest, ołtarzyk. O, to jest, ale to jest, no to tak. Moja babcia miała. No. To jest. Skrzynia. Nocnik porządny, pick. Jakby luksusowo. Jest. Wow. I co? No, pająk. To nie jest podłaźniczka. Pająk. Kredens. Wszystko się zgadza. No, to jest porządna kuchnia. Proszę, i to jest właśnie piec. Tak. Tam jest. I babci na zapiecku. Masła. O. Kołyska jest. Proszę bardzo. Matka z ojcem. Ale łóżka to wielkie nie było, ale buciory są. No. Zobaczcie, piękny kredens. Tak. Z najwystawniejszymi misami. Chleb sztuczny, bo sztuczny, ale wygląda, nie? No. Ziemniaki tu. O, ziemniaki są. Żelazko z duszą. O. Boże, to wszystko mojej babci jest. No. Jak Boga kocham, mogłabym sobie zrobić skansen. Tu lampa naftowa. No. Cywilizacja jakby luksusowa. Dobra, idę dalej, bo... Lepiej widać.
I słuchajcie, wychodzimy. Ale spójrz, widziałaś? Co widziałam? Lustro mi się lekko pod kątem przy Maryjce. Maryjka, lustro, no lustro musiało być pod kątem, bo wiadomo było, że lustro odczynia demony. Tak jest. Książeczki leżą na stole. Moja babcia ma taką książkę miała. O, Boże, ja jestem stara. Stara! Ale patrzcie na ten. Tu jest podłoga drewniana, tam nie, tam jest do spania. No jak lepicho. No przecież gości to, to już obojętnie, nie? No. Balia do prania. Wszystko jasne. Do łąki, do lewa. Chyba lubimy takie rzeczy. Ja oj, oj. Zobacz jak nice. Miotła w progu jest? Tu jest. Magicznie. A. Jest. Voila. Porządni ludzie. No powiem wam. Żuraw. Studnia, które oczywiście, no wiadomo. O, a nieprawda. A funkcjonalna. Oj, oj. O, nice. O, jeszcze tam wiatraki będą. Ścieżka do grodziska. Że jest coś magicznego w wiatrakach. Wiatrko, wiatrak. Zaraz wejdziemy do niego, bo podobno można. Można, bo u góry są starty na dół. Aha. Chodźmy wchodzić. Zróbmy to. Nice. Tam są taki może być piękny widok. To co? No faktycznie to jest otwarte. Oj, oj. Oj, oj. Nice. A tu się... Piękne. Uciło chyba. O, bo tu grodzisko widać, ten katedry. To co jest to? Nie porządne. Daj spokój, ale trzeszczy. Jak ktoś trzeszczy, to mam... O, zobaczcie. Tak. O Jezu, ja to jestem stresująca się. Jesteśmy na samej górze. Nie leć na mnie, szerszeniu. Dobrze, że coś leci, kochanie. Ogromne koło. Dobra, i my idziemy najpierw na ławeczkę, potem na grodzisko, potem na tłum. Zobaczymy. Jeszcze wam pokażę właśnie raz. O, w koło. Młyn.
We w środku. Koło ogromne, co? Tylko pytanie teraz jest za 100 punktów, bo wejść weszłam, nie? Zajdziesz. No przecież nie zostanę, kuźwa, ale... tak, to jest stromość tej drabiny. Schodków. Stromości pokonane. Piec. Pięknie to jest. To jest taka pocztówka. Och. Noga. Hrabina w nowościach. Pan wójt i pleban. Tak, już. O, idziemy do góry. Zobaczcie. Z tej strony tak wygląda. Idziemy spojrzeć do Zakopana. Wieża. Jesteśmy na wieży.
Teraz chodzimy na kolejność do zdobycia. A to cwana bestia. Ta nigdy nie wysiada. Ani hrabinka, ani drabinka. Ja tylko to po prostu na cokole. Uważaj, żeby cię nikt nie nabił. Na pal. Jak tego Azję do Hejbrawicza. To było dla niższych, żeby niżsi też widzieli. Hobbici. Dla hobbitów, niziołków też mieli zrobione niższe wejścia. Niższe te. Grodzisko zdobyte, możemy iść dalej. Piękną. Jesteśmy w Tumie. O, to co z daleka wam pokazywałam, to żeśmy się przespacerowały. Żeby nie było, kilometry nabite. Ale dokładnie, chciałam powiedzieć, sezon, czas otworzyć. Spodziewajcie się vlogów. Pomału. No. Może nic ciekawego, ale zawsze wam pogadam cokolwiek. Jak nic ciekawego? Tu, ta łęczyca, tam coś. Zawsze coś, pani koleżanka. Sam pola. Słyszycie? To jakby do twardzali takiego i umacniania, bo przecież to twierdza jest. Był ceglany do ochrony domu.